Ja myślę, że każde zwycięstwo, które kończy się wygraniem czegoś w lidze, czy to jest Super Puchar, czy Puchar Polski, czy Mistrzostwo Polski, czy rozgrywki pucharowe europejskie, cieszą zawodników, bo to jest jakieś takie dowartościowanie ich całej pracy. My na pewno jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi z tego, że wygraliśmy ten puchar. Myślę, że każda drużyna, która przystąpiła do w cudzysłowie finału, bo się spotkałem, gdy drużyny jak się z poprzednim sezonu, podeszła tu tak samo, chcieliby wygrać ten puchar. I myślę, że to gdzieś tam też napędzało na następną część sezonu. Potwierdzenie było 500 w ubiegłym roku, teraz prawie 5, czego żałuję, jakby się wyrzuci. Proszę. Chciałem się zapytać, wydaje mi się, że było zbrojne, że nie pewnie się w sobie kącie, bo z tej strony. Czy macie przygotowane na dziś wieczór trybokole dla drużyny Kuba? Trybokole jest tylko przy zawodach rady światowej. A może warto robić się też na kolorę? Piątek gram mecz. Dzisiaj będzie super kolor. Jeszcze takie pytanie. Sezon się zaczyna, wiele klubów porównuje swoje składy, są jakieś duże oczekiwania. Chcę zapytać, jak miał porównać swój zespół do jakiegoś dobrego samochodu. To tak ja skrapowa, to taki też. Ja powiem szczerze, że raczej nigdy nie staram się porównywać do nikogo, a przede wszystkim do rzeczy. Także myślę, że jesteśmy tutaj w grupie, która idzie w jednym kierunku i na pewno chce wygrać to, co jest do wygrania w tym sezonie. Będziemy oczywiście próbować oddawać siebie wszystko, bo ja dzieje, że drużyny przeciwne się uzbroiły i też będą chcieli te same rzeczy wygrać. Sport można nawet w najlepszej dyspozycji przegrać wiadomo z piłkami i świat się nie kończy, aczkolwiek będziemy chcieli grać jak najlepiej lub nie grać mecz. Na Piotrze, skoro nie możesz porównać do samochodu Niemca, porównać do samochodu, to jak nie możesz charakteryzować swój zespół, jakim zdaniem, jakie połowy to tam? Mariusz, żółte kamarma. Niech będzie żółte kamarma. W sprawie samochodu.